Cześć, nazywam się Emilia Stachurska i jestem absolwentką zespołu szkół nr 1 w Ełku. Z powodzeniem ukończyłam kierunek technologii żywności, dlatego co nieco mogę powiedzieć o szkole. Ze szkołą mam bardzo ciepłe wspomnienia, począwszy od koleżanek i kolegów, poprzez nauczycieli i personel, aż do ukończenia szkoły. Kierunki technologiczne mają to do siebie, że oprócz podstawowych przedmiotów, które mamy również w liceum, równocześnie przygotowujemy się do danego zawodu poprzez przedmioty zawodowe. Najpierw teoria w szkole, później praktyki. Szkoła zapewnia różnorodne miejsce odbywania praktyk. Ja przykładowo na swoim kierunku technologii żywności odbywałam praktyki w zakładach mięsnych w Ełku i w mleczarni Mlekpol w Grajewie. Oprócz kształcenia nauczyciele i panie bibliotekarki dbają o rozwój i kulturę uczniów poprzez organizację licznych konkursów, uroczystości czy olimpiad. Pamiętam, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo konkursy nie były tylko matematyczne, ale też artystyczne, więc nieważne, czy szybko liczysz, czy ładnie śpiewasz, w tej szkole na pewno znajdziesz miejsce dla siebie lub też odkryjesz nowe zainteresowania. Ja po ukończeniu szkoły średniej studiowałam w Olsztynie, w międzyczasie pracując i zdobywając doświadczenie zawodowe. Obecnie mieszkam i pracuję w Niemczech. Po przejściu rekrutacji zdobyłam pracę w szpitalu na oddziale operacyjnym. W dużym uproszczeniu moje obowiązki to pomoc anestezjologom w przyjęciu i przewiezieniu pacjentów na sale operacyjne, przygotowanie narzędzi do operacji czy tworzenie dokumentacji itd. Bardzo lubię swoją pracę. Ale wcześniej nigdy nie przypuszczałam, że wyjadę za granicę, dlatego chciałabym zwrócić Waszą uwagę, jak ważna jest również nauka języków obcych. Wiecie, o ile łatwiej było mi przygotowywać się do wyjazdu do Niemiec pod kątem języka, kiedy otwierałam niemieckie książki, słowniki, a w głowie pojawiały się myśli, przecież to było w szkole. Dlatego korzystajcie z czasu szkolnego. Wykorzystujcie go na maksa, proście nauczycieli o pomoc, sami szukajcie książek, czy kursów online, czy aplikacji, które pomogą Wam w nauce z językami, nie tylko niemieckim, ale angielskim, czy jakimkolwiek innym, ponieważ nawet pracując w Polsce, znajomość języków to ogromny atut. Czas szkolny to czas, który możecie w siebie zainwestować, znaleźć dodatkowe zajęcia, które przyczynią się do rozwoju i uproszczą późniejszą drogę w karierze. Nie zwlekajcie i wybierzcie kierunek nauki, który najbardziej Wam odpowiada w Zespole Szkół nr 1 imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. Pozdrawiam! Cześć, jestem Katarzyna Dzierżanowska. Uczyłam się tutaj w naszym Zespole Szkół nr 1 imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. Tak, teraz powoli Śniadecki wkracza do akcji. Także uczyłam się tutaj jeszcze z 2 lata temu. Zakończyłam architekturę krajobrazu. Dzięki projektom takich jak Erasmus, chociażby wyjazdy do Włoch, same nasze praktyki, miałam okazję rozwinąć swój charakter, mogłam rozwinąć samą siebie. Także teraz jestem zadowolonym studentem, jestem wkraczającym wojskowym. No i co mogę powiedzieć? Zachęcam serdecznie tutaj do chodzenia do szkoły, do uczęszczenia do tej szkoły, do zapisywania się. Bo jakby nie patrzeć, nawet jeśli się mówi szkoła marzeń, to jest szkoła marzeń. Można naprawdę wiele osób poznać. Kadra nauczycielska coraz szersza, nadal wspaniała i jeszcze wspanialsza będzie. I nowe kierunki zachęcają. Chociażby ja bym z chęcią wróciła, ale już to nie moje czasy. Ale mam nadzieję, że każdy inny skorzysta. Także dziękuję i miłego dnia. Hej, jestem Klaudia i jestem byłą uczennicą zespołu szkół nr 1 w Ełku. Uczyłam się na kierunku architektury krajobrazu. Aktualnie jestem studentką Politechniki Białostockiej i uczę się na kierunku architektury wnętrz. W szkole poznałam masę interesujących i przydatnych rzeczy, m.in. jak poprawnie pielęgnować rośliny oraz jak dobrze wykonywać projekty. Ta wiedza, szczególnie nad projektami, przyda mi się w moim przyszłym zawodzie oraz przydaje mi się aktualnie na moim kierunku studiów. Nauczyciele w mojej byłej szkole są bardzo życzliwi i pomocni. Chętnie wyciągają pomocną dłoń, nieważne co by się stało. Świetnie także przygotowują do matury oraz przyszłych egzaminów zawodowych. Cześć wszystkim, nazywam się Max Olszewski i jestem absolwentem zespołu szkół nr 1 w Ełku imienia Jędrzeja Śniadeckiego. Jestem po kierunku technik obsługi turystycznej.
i chciałbym Was gorąco zachęcić do składania papierów do właśnie tej szkoły. Szkoła ta dała mi możliwość rozwoju dzięki właśnie nauce tutaj. Tutaj zdałem egzaminy zawodowe oraz zaoferowała mi szereg kursów, dzięki którym mogłem znaleźć lepszą pracę. Jako taką zachętę mogę Wam powiedzieć, że po tej szkole, po tym kierunku, zacząłem pracować jako pilot wycieczek. Także miałem sporo podróży i oczywiście trochę hesiku mi wpadło. Więc mogę Wam śmiało polecić naukę w tej szkole. Serdecznie zapraszam. Nazywam się Cezary Fiedorczuk. W latach 2018-2022 uczęszczałem do zespołu szkół nr 1 imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku na profil technik budownictwa. Aktualnie jestem studentem pierwszego roku kognitywistyki na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czas z technikum wspominam bardzo dobrze. Po pierwsze, szkoła umożliwiła mi odkrycie nowego zainteresowania. Był to udział w wystąpieniach scenicznych podczas uroczystości szkolnych. Po drugie, przedmiotów ogólnych i zawodowych uczyli mnie nauczyciele pełni pasji i ciepło wspominam ich do dziś. Po trzecie, zawdzięczam szkole przyjaźnie, które staram się kontynuować do dziś. Ogólnie polecam tę szkołę i chciałbym powiedzieć, że kandydat jest kowalem własnego losu, a najlepszy kuźnie talentów, jaką znam, to zespół szkół nr 1 imienia Jędrzeja Śniadeckiego, którą gorąco polecam. Cześć wszystkim, jestem absolwentem budownictwa zespołu szkół nr 1 imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. Szkoła dała mi wiele możliwości, takich jak kurs na wózki widłowe, czy też wyjazd na praktyki w słonecznych Włoszech. No i oczywiście tytuł technika. Nauka z technikum przydaje mi się także na studiach budowlanych, dzięki czemu mam więcej czasu wolnego. Zawsze, gdy wspominam wyjazdy na targi budowlane albo zwykłe rozmowy w szkole na przerwach, to chciałbym tam wrócić.